Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na DIY planera ślubnego. A tak naprawdę pokażę Wam, co po kolei umieściłam właśnie w swoim planerze, jak on wygląda, co się w nim znajduje. I cały taki spis treści podam Wam na dole i również na samym końcu dodam właśnie Wam taki spis, żebyście wiedzieli, co się w moim planerze znajduje. Więc zapraszam Was do oglądania. Ok, tak prezentuje się pierwsza strona mojego planera. Oczywiście dodałam tutaj zdjęcie, żeby go trochę spersonalizować. I przechodzimy dalej. W pierwszej części mamy kopertę, w którym znajduje się moje zaproszenie. Chciałam, żeby zostało tutaj na pamiątkę i cała lista gości. Wypisałam, ile osób liczy zespół, ile będzie dzieci na weselu, ile mniej więcej zapłacimy ze strony Daniela, ile osób ze strony mojej, ile znajomych. Tutaj wszyscy są zapisani. Kolejnym punktem był luty, czyli 6 miesięcy przed, co załatwialiśmy. Pierwszy taniec. Co jest dla nas bardzo ważne, więc wypisałam utwory, które nam się podobają. I tutaj piosenka, przy której będziemy tańczyli. Będziemy tańczyli walca wiedeńskiego. Więc tak. Później na samym końcu pokażę Wam to wszystko troszeczkę wolniej. I Wam to przybliżę. Koszty, co jest też bardzo ważne. Możecie sobie założyć, ile mniej więcej, jaki macie budżet, ile chcecie wydać. Tutaj już bardziej kościelne sprawy, czytania do wyboru, co wybraliśmy. Tutaj jeszcze raz nasze zaproszenia. Kolejna strona to jest porównanie lokali, gdzie, co, ile kosztuje. Kolejne to jest 5 miesięcy przed, co mamy załatwić. Piosenki na klip ślubny. Tutaj te, które wybraliśmy, jeszcze wahamy się między dwoma, ale raczej wybierzemy tą pierwszą piosenkę. Kolejne to jest 4 miesiące przed. 3 miesiące przed, 2 miesiące przed, tutaj jest jeszcze nieskończone, miesiąc przed, ten miesiąc, czyli w sierpień, ten dzień, tutaj mamy rozpiskę co, o której, na przykład fryzjer, kosmetyczka, jeszcze tutaj nie pozapisywałam. Kolejne to będzie utwory, które chcemy, żeby były zagrane na przyjęciu, wiecie, wasze ulubione piosenki. Daniel, Agnieszka, Pan Młody, Pani Młoda i tutaj chodzi o garderobę, co kupiliśmy, co jeszcze musimy kupić, wszystko wypisaliśmy. Koszyczki ratunkowe, co musimy do nich włożyć, o ile jeszcze będą, bo nie jestem tego pewna. Prezenty dla świadków, mniej więcej co chcemy im dać w podziękowaniu jeszcze, no ja już mam jakiś pomysł, ale nie chcę na razie mówić, bo moja świadkowa może to oglądać. Prezenty dla rodziców, dla moich, dla Daniela rodziców, dodatki weselne. I wiecie co, tutaj chodzi o balony, bańki mydlane, na przykład jakieś księga gości, pudełeczka na obrączki. Tutaj sobie wszystko wypisuję i zaznaczam, co już mam, a czego nie mam. Kolejne ciasta. Chcemy i gdzie kupimy. I tutaj już ostateczna lista gości, wiecie, takich potwierdzonych. Tutaj z Daniela rodziny i z mojej. Usadzenie przy stołach. Tego jeszcze nie mamy, bo nie wiemy, kto nam potwierdzi. I tutaj mniej więcej będę sobie rozpisywała, kto z kim się zna, koło kogo może siedzieć. Nie to, że stołami kto koło kogo, tylko mniej więcej kto. Tutaj jest lista osób na panieński i lista osób na kawalerski. I to na tyle. Out of the darkness and into the fire. History.
I to na tyle, kochani. Mam nadzieję, że mój planer ślubny Wam się spodobał i wiecie, że nie warto przepłacać. Wystarczy kupić zwykły zeszyt i samodzielnie zrobić sobie taki planer. Jeśli Wam się film podobał, dajcie łapkę w górę i widzimy się już niebawem. Pa, pa!